Witam wszystkich. Przede wszystkim tych, którzy oglądają vloga. Tego mojego, czy Azburowicki net. To setny odcinek pogaduszek. No, pogaduszki to... Właściwie stworzyłem, ja mówiłem tutaj w poprzednich moich wypowiedziach pogaduszka, do czego one zostały stworzone. A przede wszystkim po to, żeby wytłumaczyć niektóre rzeczy, które nie da się wytłumaczyć w inny sposób, jak właśnie pogaduszka. Można by to nazwać zupełnie inaczej, ale taki pomysł i taki kierunek. Oczywiście, że powstała jeszcze ta astromedycyna, czy tam jeszcze jakieś inne dziedziny powstaną, ale to jeszcze troszeczkę. Cały czas mam problem, jak pokazać to, co jest najważniejsze w astrologii, jak pokazać to, co działa, ponieważ pogaduszki są troszeczkę techniczne, a troszeczkę wyjaśniające jakby nie samą astrologię, a to, co się dzieje wokół astrologii. To, co jest bardzo osobiste. Czyli dotyka tylko na przykład do jednej osoby, czy tam do jakichś tam zaledwie procenta osób, a nie, przypuśćmy tak, w innych dziedzinach całej populacji urodzonej tego dnia, co nazywamy zodiakiem. Zodiaki, mówimy o baranach, no to przecież mówimy o ogromnej ilości baranów, czy na przykład chociażby teraz już byków, a za chwilę bliźniąt i teraz czy wszystkie bliźniaki są mówiące, są bardzo często milczące, czy każdy byk musi posiadać, są byki, które tylko posiadają wiadomość i są naukowcami, a znam z kolei barany, które niekoniecznie muszą być żołnierzami. Ale coś łączy w tym wszystkim i trzeba to znaleźć, ale to już znaleźć, to już jest głębsza analiza, głębsze szukanie, głębsze działanie i po to właśnie powstały pogaduszki. I jeszcze jedna rzecz, która pogaduszki zmusiła, czas zmusił do pogaduszek. Po pogaduszkach mogę sobie właśnie mówić właściwie o wszystkim i o niczym. Teraz tylko od ciebie zależy, czy te pogaduszki będą dalej istniały, będą tak szybko, bo będziecie zadawać pytania. Pytania, które bardzo często nie wskazują na działania te czysto astrologiczne, nazwijmy to, jakby budujące taki fakt, bo można stworzyć wypowiedź na przykład do ciebie, kiedy podasz, a bardzo często osoby nic nie podają i chcą czegoś, czyli są, ja nie wiem, jak to nazwać, wróżenia, jasnowidztwa, czy jeszcze czego innego, czego nie ma. Ja potrafię to robić. Znaczy tutaj w formie właśnie, ale tej ogólnej, tej gazetowej. No, każdy astrolog to potrafi zrobić, ale to każdy. Ale żeby już indywidualnie uderzyć w te punkty najsilniejsze, ja muszę mieć te dane. Teraz tak, te dane nie zawsze chcę publikować tutaj na blogu, na vlogu na przykład. I wolę spotkać się indywidualnie gdzieś w przestrzeni, gdzie proponuję ten czas. I teraz następna rzecz. Ja cały czas szukam rozwiązań, te, które by mogły być interaktywne. Jak na razie interaktywność tutaj na blogu nie jest możliwa. To jest interaktywność tylko jednostronna. Ja mówię, tworzę film, ty z kolei tam coś skrobniesz. Ja to muszę odczytać. Bardzo często źle odczytam albo inaczej odczytam, ponieważ zawsze tak jest, że to zależy od mojego nastroju. Potem od twojego nastroju, jak napiszesz i o co chodzi. Gdyby to miało być bardzo dokładne, to
jednak zawsze lepiej służy ku temu telefonu i działaniu to telefoniczne, bo ono jest no, bardziej skuteczne, nazwijmy to, albo bardziej dokładne. I ja tak powiem. I mam nadzieję, że pogaduszki niedługo dojdą do nie 100, a do 1000. Bo to szybko idą te pogaduszki, po prostu szybciutko się kręci, chociaż czas robi swoje. Czas też. A już najbardziej dziękuję tym osobom, które to lubią, czy coś napiszą, jakoś tak skomentują. Bo po co się to robi? I chyba tylko po to, żeby była jak największa liczba tych subskrypcji. To jest jedno. Ale mam prośbę. Te osoby, które są nie na blogu, bym prosił na blogu. Prosiłbym jednak na ten azborowiecki.net, bo tam jest dużo lepiej. Jest to wszystko podzielone. I rozpocznie się jakby nowe kierunki. Po prostu jeżeli ktoś na pomysły przychodzi. Właśnie ostatnio tutaj chyba stralalala. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Że wcześniej nie wpadłem na pomysł na przykład tego takiego vloga, który by był tylko mówiony, to on by mógł powstać już równe 5 lat temu albo więcej, czy nawet 10, ale nie wpadłem na ten pomysł. Dopiero teraz, jak powstał, znaczy YouTube nie, bo YouTube chyba wcześniej powstał, ja nawet nie wiem, kiedy powstał YouTube, ale jak powstała ta możliwość przeze mnie i przyzwyczajenie się do tego mówienia właśnie do kamery i tego, bo jest to monolog. Jest to monolog, który w związku z pytaniem jest dialogiem. No w tej chwili to jest mój czysty monolog. I przede wszystkim bardzo proszę o akceptację. I szukam po prostu. Ile osób to ogląda? Ile osób to wie o tym? Ja wiem, że to jest czasochłonne, no ale tak jest. Ja staram się produkować codziennie. Na razie. Póki ten blog nie wypełni się tak, znaczy nie będzie już takim realnym kompendium wiedzy. Oczywiście, że tak, że pogaduszki rozszerzają to, bo trzeba by wszystkie pogaduszki. Pogaduszki nie są tytułowane, bo ktoś zaproponował tytułowanie, ale to tytułowanie nie za bardzo mi się podoba. Ja nie mam na to rozwiązań, bo to powinno być innego typu rozwiązania. Ale to wszystko stwarza, że to by był moloch. Ja dążę do tego molochu, do tego wielkiego vloga, żeby tam było te 5 tysięcy, czy 6 tysięcy filmów, czy 10 tysięcy filmów, czy 50 tysięcy filmów. Może to brzmi astronomicznie i prawie, że komuś się wydaje, no tak, ale o czym on opowiada? No właśnie opowiada astrologię. Opowiadam o astrologii, opowiadam w ten sposób. Jak widzę, to jest przede wszystkim... Ja jeszcze nie wprowadzam niektórych rzeczy, a ja próbowałem to wszystko robić, ale niektóre rzeczy wymagają czasu. I pogaduszki są konsekwencją vloga, który powstał Azborowiecki i tam były wypowiedzi na temat znaków ja i odpowiedzi na dany temat, ale te tematy mnie przestały bawić. Te, które, dlatego, że musiałem je umieszczać, a niektóre tematy były wielozadaniowe. Czyli na przykład występował w założeniu barana, u bliźniaka i u raka na przykład. W założeniu, czy jeszcze u skorpiona. I to samo zagadnienie, a żadnym innym znaku. No i właśnie to było takie śmieszne, że ten film powinienem umieścić tych trzech znaków. I to mnie zaczęło irytować. I dlatego powstały pogaduszki, żeby nie umieszczać tylko stricte
te mechaniczne, tylko wyłącznie dotyczące tylko wyłącznie barana, czy bliźniaka, czy jeszcze gdzieś. Jeszcze można spotkać. Ja jeszcze nie zrobiłem porządku na vlogu, ale lada moment będę robił tutaj w tej logo, w mojej tej logosferze. No i jeszcze jedno, co bym bardzo prosił wszystkich. Jeżeli możliwe jest, to propagujcie ten vlog, jeżeli wam się podoba. No i piszcie. Piszcie jak najwięcej. Piszcie nawet rzeczy, które troszeczkę wam się wydają irracjonalne. Bo im bardziej irracjonalne, tym więcej dla mnie radości, bo wtedy mogę zupełnie gdzie indziej. Tak, tutaj powstał ten fragment vlogu o pieskach. Bardzo się cieszę, dlatego że pieski są mi bardzo drogie i wszystkie zwierzątka oczywiście, ale tam są i pieski, i adopcja piesków, i kotków. I można sobie tam stuknąć u naszej koleżanki, akurat na tej wypowiedzi, i odnaleźć sobie, i znaleźć sobie jakieś, przygarnąć jakieś stery łapy. A to wspaniała rzecz. I właśnie o to chodzi, żeby wejść w inne dziedziny. Ja lada moment wejdę, no tak opisałem to i na samym początku, ale to tak się wlecze, w ogrodnictwo, czy rolnictwo, czy też to, co prowadzę tutaj, ale bardzo rzadko, ale powstanie osobnie, jakby dział taki, czyli może pogaduszki z rolnikiem, czy pogaduszki z ogrodnikiem, czy ziołolecznictwo ogólnie biorąc, bo właściwie nie ma odróżnienia pomiędzy na przykład tak, powiedzmy, no, jabłko w herbacie z miętą na przykład. No, co to jest ziołolecznictwo, czy to nie jest? Czy na przykład gruszka, którą tutaj podałem, że chroni nerki. Czy to jest ziołolecznictwo, czy to nie jest ziołolecznictwo? Trudno powiedzieć właśnie. To jest, bo mówi się, że zioła to te, które są suszone, czy na przykład jeszcze jakieś tam. No tak, spróbujemy. W jaki sposób odpowiedzieć? Dziękuję bardzo, bo już za długo opowiadam i tym bardziej, jeżeli wam się to podoba, to jak najbardziej bierzcie udział aktywny, moi drodzy słuchacze. I bardzo dziękuję za te wszystkie wpisy do tej pory, to już właśnie setne pogaduszki i tematy przede wszystkim. I dajcie jakieś sygnały, że w ogóle istniejecie, bo czasami tak smutno mi jest, bo coś zarobię, a dopiero za 3 miesiące ten film dostaję jakiś komentarz i wiem o tym, że tak byście się lękali. A tutaj nie ma się czego bać. Astrologia jest wiedzą, która jest do tej pory bardzo tajemna, czy nazwijmy ezoteryczna, czy też jeszcze jakaś inna, co jest całkowitą nieprawdą. I astrologia jest, no co tu ukrywać, szalenie proste. Tylko trzeba nauczyć się myśleć. I staram się to myślenie u was wszystkich rozbudzić. Trzymajcie się i bardzo proszę, odzywajcie się jak najwięcej, bo im więcej, tym będę mógł te pogaduszki przedłużać do nieskończoności. A może coś nowego, może poddać jakiś pomysł na tytuł. Liczę na was. Cześć. Trzymajcie się. Powodzenia.